Martyna Zadorożna, podręcznik dla osób tracących wzrok. Teraz czas na opowieść o bardzo ważnej publikacji dla Fundacji Bismajor. Ten QR kod, który się tutaj wyświetla, prowadzi do strony www.fundacjibismajor, skąd można pobrać publikację pod tytułem Gdy oczy zabrakły, poradnik dla osób niewidomych i tracących wzrok. Jest to kompendium wiedzy, bardzo duży materiał, kompleksowy i bardzo ciekawie napisany, właśnie jako poradnik. QR kody również wiszą na stronach, można pobrać ten poradnik w formacie PDF oraz audiobook. A o tym, co w tym poradniku jest, opowie nam Martyna Zadorożna. Dzień dobry Państwu. Przepraszam, jeszcze sobie tylko pieska ustawię. Chciałabym Państwu opowiedzieć o bardzo ważnej publikacji. Myślę, że to jest tak naprawdę coś, czego nie było od pół wieku. Bardzo ważna publikacja, Gdy oczy zawiodły, poradnik dla osób niewidomych i tracących wzrok. Kiedy ja traciłam wzrok, czułam się bardzo samotnie, dlatego że nikt nie był mi w stanie pomóc, bo nikt nie miał wiedzy na temat tego, jak wspierać osoby tracące wzrok. Poszukiwałam informacji na własną rękę i to były bardzo żmudne poszukiwania, bo źródeł było bardzo wiele, nie wszystkie były rzetelne, bardzo ciężko było dotrzeć do takich profesjonalnych informacji, ale też bardzo ciężko było znaleźć wsparcie od innych osób, które zmagały się z podobnymi trudnościami. I tutaj mogę powiedzieć Państwu, że od dziś jest już troszkę lepiej, dlatego że pojawiła się nasza publikacja i chciałabym Państwa bardzo serdecznie zachęcić do tego, żeby informować o tym, że taki podręcznik jest, że można z niego skorzystać. Bardzo kompleksowe opracowanie, ale nie tylko od profesjonalistów, dlatego że pierwsza część poradnika, moim zdaniem najbardziej wzruszająca, też najbardziej osobista, to są opowieści w formie świetnych wywiadów z osobami, które faktycznie straciły wzrok. Opowieści autentyczne, bardzo przyjemnie się je czyta, ale też bardzo dużo dają wsparcia, bo można tak naprawdę zetknąć się z podobnymi sytuacjami, jakie spotykają każdą osobę tracącą wzrok. Kolejna część, tych części są cztery. Kolejna część to są bariery psychiczne. Jak pomagać, jak wspierać, jak nie wyręczać, tak żeby dążyć do samodzielności. Kolejna część, bariery fizyczne, też bardzo ważna, omawiająca to, jak przygotować przestrzeń, zarówno tą bezpieczną, domową, jak i jak przygotować się na samodzielne poruszanie się po różnych obiektach na zewnątrz, w tej miejskiej dżungli. Kolejna część, bariery społeczne. Tu się muszę Państwu przyznać, że jestem autorką też jednego z artykułów. Różne aspekty prawne, finansowe, bardzo ważna część dotycząca orzeczenia o niepełnosprawności, jak się odnaleźć jako osoba niewidoma w odniesieniu do społeczeństwa. Kolejna część, już ostatnia, to też gdzie szukać pomocy, jakie organizacje prowadzą szkolenia, jakie umiejętności możemy zdobyć, gdzie się zwracać o pomoc. Także słowniczek najważniejszych pojęć. I tu mam prośbę do Państwa, trochę jak na koncercie Adele, chciałabym, żebyście wyciągnęli telefony i za pomocą aparatu zeskanowali kod QR, który mamy. I ten kod prowadzi nas do publikacji właśnie. Jeśli tylko znacie osobę, która może go potrzebować,
Nie musi to być osoba, która traci wzrok, bo myślę, że osoby niewidome, czy w ogóle z niepełnosprawnością wzroku też skorzystają. Jeśli tylko znacie taką osobę, bardzo proszę, polecajcie, bo to jest coś, czego bardzo brakowało. Już jest i już możemy z tego korzystać. Taki piękny prezent dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Jeśli chcecie Państwo, jeśli macie taką potrzebę, bo oczywiście publikacja jest bezpłatna, można nas wesprzeć jakąkolwiek kwotą, to w ramach też prezentu, dlatego że taka publikacja powstała. Bardzo zachęcam, bardzo dziękuję. Dziękuję Martyna za Twoją opowieść o tej bardzo ważnej publikacji, która dzisiaj ma premierę. Zachęcam do pobrania i zachęcam do propagowania tego poradnika, jeżeli w Waszym otoczeniu są osoby tracące lub niewidome.